Jakim językiem mówił Pan Jezus? W czasie przyjścia Pana Jezusa na świat, wszyscy Żydzi w Palestynie mówili językiem aramejskim, czyli syrochaldejskim. Język ten utworzył się z języka hebrajskiego z syryjskim i chaldejskim, stąd nazwa syrochaldejski. Nazywał się ten język także aramejskim, ponieważ używano go w Aram, czyli Aramei. Nazwę tę nosiły kraje położone pomiędzy Palestyną, Fenicją i Arabią. W czasie politycznej samodzielności Żydów język przez nich używany był narzeczem, to znaczy odnogą pochodzącą od pierwotnego języka przedniej Azji, noszącego nazwę semickiego, od Sime, syna Noego. Jest to jeden z najstarożytniejszych języków, który do dziś dnia jest przechowany w księgach Starego Testamentu, choć nie we wszystkich. W okresie następującym po niewoli babilońskiej wyszedł stary język hebrajski z wolna z używania ludu wskutek przyjęcia narzecza chaldejskiego, więcej zbliżonego do syryjskiego języka, który w połączeniu razem tworzył gałąź aramejską języków semickich. Mową świata, a więc uczonych, był za czasów Pana Jezusa język grecki, urzędową zaś mową w owym czasie był język łaciński, język Rzymian, którzy wówczas byli panami Palestyny. Obecne pismo hebrajskie od kształtu swego pismem czworokątnym, a od swego pochodzenia asyryjskim, babilońskim, zwane, rozpowszechniło się dopiero po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej, za czasów Ezdrasza i zastąpiło dawniejsze pismo narodowe. Pan Jezus, jako człowiek, pochodził z narodu żydowskiego. Żyjąc i ucząc wśród tego narodu, posługiwał się więc bezspornie językiem używanym przez naród żydowski, to jest językiem aramejskim.